Siema, siema, z tej strony z Big Bad Dice, grając w Cyberpunk 2077, czeka nas końcówka chyba gry. Phantom Liberty w dodatku przynajmniej. Będziemy się rozliczać Songbird. No. I zróbmy to. Rozliczać, pomożemy jej albo nie. Zobaczymy, jakie będą opcje. Postaram się dwie zrobić, tak czytam save'a w krytycznym momencie. Co się dzieje? Tracę czucie. Widzę ciemne plamy. Ciężko mi się oddycha. Jak mogę ci pomóc? Co ci zajęło tyle czasu? Przepraszam, że tyle czekałaś. Bardzo boli mnie głowa. Rozmawiałam z Reedem. I? Znasz go. Jest strasznie uparty. Kropla drąży skałę. Powiedział coś nowego? Trochę groził mi FIA, trochę moralizował. Sama wiesz, jak to wygląda. W firmie mówimy na to negocjacje ze skryptu. Reedowi naprawdę na tobie zależy. Reed chce się poczuć lepiej sam ze sobą. Tylko do tego jestem mu potrzebna. Taka młoda i taka zgorzkniała. Ty mi to mówisz? Ciekawa teza. Jedźmy już. Źle wyglądasz. Myślisz, że dasz radę? Wszystko zależy od ciebie. Czarna klinika, pamiętasz? Jest na Księżycu. Polecę do niej. Chcę lecieć z tobą. To niemożliwe. Spodziewają się jednej osoby. A to nie są ludzie, z którymi można negocjować. Na miejscu zrobią ze mnie królika doświadczalnego. Wyodrębnią SI z matrycy neuralnej, żeby stworzyć dla nas prototyp lekarstwa. Odezwę się do ciebie, jak będą gotowi na nas obie. Okej, będę czekać. Ale najpierw musimy dotrzeć do portu kosmicznego. W moim stanie będę zwracała na siebie uwagę. Nie mogę tak po prostu wejść do środka. Ty to zrobisz. Otworzysz dla mnie boczne wejście w terminalu. To jest port kosmiczny. Tajko. A co z ochroną kosmodromu? Terminal jest akurat w remoncie. Mało ludzi, dużo kryjówek. Będzie słabo strzeżony. To nasza szansa. Dam sobie radę. Ty w tym czasie postaraj się odpocząć. Spróbuję. Dasz znać, jeśli będziesz potrzebować wsparcia na tyle energii. Poradzę sobie bez. To wszystko mnie przerasta. Wiesz, Vi, skrzywdziłam wielu ludzi. Cały czas się zastanawiam, czy da się tego uniknąć, rozumiesz? Rozumiesz? Krzywdzenia innych. Nieczęsto dostajesz szansę, by naprawić błąd. Ale jak już ją masz, zrobisz wszystko, żeby go nie powtórzyć. Johnny powiedziałby ci o tym więcej. Szkoda, że nigdy z nim nie porozmawiasz. Zastrzyk! Spokojnie, spokojnie. Reed. Vi. Tak? Nie chcę umrzeć.
umierać. Żałuję. Ja... Pomóż mi... uciec. Lekarstwo zaczyna działać. Będzie dobrze. Nie stójmy tutaj. Wsiadaj za kierownicę. Czekaj chwilę. Sprawdzę, w jakim jesteś stanie. Jak chcesz. Szlak. Coś tu nie gra. Degeneracja postępuje za szybko. To nie jest zwykła choroba. Przerzuty idą prosto z mózgu. Mówiłaś, że terminal Tycho jest zamknięty. Jesteś pewna, że uda ci się odlecieć? Dostałam bilet w jedną stronę od kogoś, kto kieruje się własnymi zasadami. Ostatnio nie miałaś szczęścia do wspólników. Tak. Dopóki nie spotkałam ciebie. Spróbuj odpocząć. Daleko nie mamy. O, jest ten quest. Najpierw to zrobimy. Główny quest. Ranowy kontakt, system diagnostyczny. R. Wita. Terminalu. Gdzie te promy? Już prawie na miejscu. Długa droga. Jeśli liczyć od momentu, gdy odezwałaś się do mnie po raz pierwszy. Jeszcze nie doszłyśmy do końca. Słuchaj. Musisz zostawić broń w samochodzie. No jak pięknie. Tak są procedury bezpieczeństwa na kosmodromie. Oddam ci ją, kiedy się spotkamy. A jakbym skorzystała z maski? Przecież Reed zna moją twarz. FIA namierzyłaby cię po sygnaturze techu od razu, jak przeszłabyś przez bramki. W końcu to ich sprzęt. No dobra. To jaki jest twój sposób, żebym stała się niewidzialna? Zachowuj się normalnie, jak znudzona pasażerka. Nie rozmawiaj z nikim. Nie szukaj kontaktu wzrokowego, nie zatrzymuj się nigdzie na dłużej. O kurwa. Mam przebłyski ze skoku na Konpeki Plaza. Jesteś lepsza niż wtedy. Dasz sobie radę i bez broni. Pamiętaj, masz dotrzeć do terminalu Tycho i nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj na strażników Orbital Air. Nie wiem, czego się po nich spodziewać. Widzimy się niedługo. Orbital Air wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Nie potrafisz latać? Orbital Air potrafi. 10 lat szybko. Okay.
Weszłam do sieci. Będę cię trzymała z dala. Macie prawa wyłączać moich wszczepów. Dziękuję. Mister Stark nie jest sklasyfikowany jako broń. Witamy na terenie międzynarodowego i transorbitalnego portu kosmicznego Night City. Aby dezaktywować niedozwolone wszczepy, proszę wpiąć łącze osobiste do panelu. Uwaga, pasażerowie. Przypominamy o trwającym remoncie terminalu Tejko. A jakie wszczepy są niedozwolone? Szczegółowa lista zawarta jest w regulaminie portu kosmicznego, który zaakceptowała pani, kupując bilet. Jasne. Nie zwracamy na siebie uwagi. Pamiętaj! Dezaktywacja wszczepów zakończona. W celu dokonania autoryzacji proszę spojrzeć w kamerę. Poczekaj, nie rób tego. Krajna czasu, a ja przypiszę twoją biometrykę do fikcyjnego profilu. A o którą kamerę chodzi? O tę. Nie rozumiem, co mam zrobić. Proszę popatrzeć w kamerę. Procedura trwa kilka sekund. Gotowe. Teraz możesz. Skanowanie zakończone. Dziękujemy za skorzystanie z usług Orbital Air. Teraz wpuścisz mnie do środka. Dopiero mam wasze przeprosiny! Przeproście widzów naszej stacji, że nie zobaczą na żywo ceremonii otwarcia. Igrzyska startują za kilka godzin. W razie opóźnienia lotu o co najmniej 12 godzin mogą się państwo ubiegać o zwrot kosztów biletu. Kosztu biletu? Zapłacicie miliony odszkodowania, jak się spotkamy w sądzie. Przykro mi, ale przyjmowanie pasażerów na pokładę. Z tym lotem zawsze jest to samo. Nie możecie zmienić godziny na rozpłacie. Płacisz moje przed pierwszym razem. Hej, ty, poczekaj. Aha. Czy my się znamy? Bywasz w Agonii? Nie znamy się. Ej, tylko na luzie. Dobra? Uważaj, ochrona. Nie trać czasu. Mówię ci, z tego będzie kolejna wojna. Uwaga, pasażerowie. Na taśmie bagażowej czeka na ciebie walizka z prezentem od mojego znajomego. Przypominamy. Sprawdź. Wysłam cię kod do stanu. Gdzie jest taśma bagażowa? No i co, otwórz się. A, tutaj jest, dobra. Uniform Korp Budu? Właśnie tak. Nie będziesz przyciągać uwagi strażników. Tylko... Znajdź dyskretne miejsce! Nie tak. A od razu założyłem, zajebiście. O. Skanowanie zakończone. Dobrze, mam wasze przeprosiny! Przeproście widzów naszej stacji, że nie zobaczą na żywo ceremonii otwarcia! Na taśmie bagażowej czeka na ciebie walizka z prezentem od mojego znajomego. W razie opóźnienia lotu o co najmniej 12 godzin mogą się państwo ubiegać o zwrot kosztów biletu. Kosztu biletu? Zapłacicie miliony odszkodowania, jak się spotkamy w sądzie. Uwaga, pasażerowie. Bagaż pozostawiony.
Uspokoję się, jak wyląduję w Sydney. Uniform Corp Budu? Właśnie tak. Nie będziesz przyciągać uwagi strażników. Tylko pamiętaj, droidów i kamer tak łatwo nie oszukasz. Dobra, znajdź jakieś dyskretne miejsce i wskakuj w te ciuchy. Okej. W łazience jest otwarty szyb techniczny. Świetnie. Zaprowadź cię prosto do tunelu kolejki. Uwaga, pasażerowie! Podróżującym na stację kosmiczną Crystal Palace przypominamy o obowiązku wykupienia biletu powrotnego przed wylotem. Skończyły mi się fajki. To jest dyskretne miejsce, dość. Proszę, proszę. O, mam jednak skok. Uwaga, pasażerowie. Przypominamy o trwającym remoncie terminalu Tycho. Okej. Kurwa! Kolej dalej działa. Mogłabym przejść tunelem, jeśli zdążę. O kurwa, jedzie! Schowaj się od leki. Teraz! Żyję. Nigdy więcej. Pociągi to straszne chuje. Pociągi to chuje. Dobra, jest. Star Palace. Na terminalu Tycho. W jednym zakończeniu wisię wam moje do niego na koniec. Musimy wymyślić coś innego. Co się dzieje? Musiałam uciekać. Ochrona zainteresowała się naszym vanem. Cholera. Spróbuj mu przez dach. Znajdź windy na podłogę. Robi się. Rozumiem, co się dzieje właściwie. Dałem, mam iść.
Androidy mogą mnie zarejestrować. Kurwa mać. Dużo tych jebanych robotów tutaj. No dobra. Co teraz? Teraz będziemy improwizować. Mów jaśniej. Dostałam się na dach techniczny. Musisz znaleźć sposób, żeby wciągnąć mnie wyżej. Brak planu to mój ulubiony plan. Daj mi parę minut. Daję ci minutę. Rozejrzyjmy się. Ruch, Will. No rozejrzyj się. Ale szleje. Ale mi się to podoba. Wąż strażacki. Co mi? Chyba mam pomysł. Łap! Daj znać, jak będziesz gotowa. Mam. Trzymaj się mocno. Jeszcze trochę. Serio? Mam! Już. Już. Moje rzeczy? Było blisko. Ale następnym razem... Bo nie było następnego razu. Vi, co z tobą? Wiesz, co mi jest. Obie ledwo trzymamy się życia. Przepraszam cię. Przestań. Niedługo będzie po wszystkim. Dzięki tobie. Twoja broń. Bez broni jak bez ręki. Może dalej ten ciuszek nosić? Ci, poczekaj. Co się dzieje? Łapię jakieś fale radiowe. Cholera, zaszyfrowany kanał. Agenci NFSA. Mogę zhakować? Mogę spróbować. USA. Nie stójmy tutaj. Gdzie są wszyscy? Gratuluję profesjonalizmu. Tam na dole przymykałaś się jak cień. Miałam profesjonalne wsparcie. Przecież zaraz będzie punkt, od którego zależy, będzie zakończenie.
tędy. Szlak, ten sygnał. To częstotliwość komunikacji nowych stanów. Myers? Będą tu za 45 sekund. Tutaj, szybko! Kurwa. Reed mówił, że nas znajdą. Jeszcze nas nie znaleźli. O kurwa. Ona jest na pokładzie. Podchodzą do lądowania. Otwieraj! Zomi, do środka. Przyjęłam wentylator. Złap za którąś z łopatek. Przycisnę się na drugą stronę. W migłowce bojowe nad wolnym miastem Night City. Robi się gorąco. Port kosmiczny. To eksterytorialna strefa neutralna. Prezydentem USA właśnie łamie międzynarodowe prawo. Widzisz światło? Strażnik. Poczekaj. Dobra, poszedł. Musimy uważać. O, Reed jest. Szlak. Prezydentka. Prezydentko. Agencie specjalny Reed. Potwierdziliśmy obecność V na terenie portu kosmicznego. Musieli cię obserwować, od kiedy przeszłaś przez bramę. Sobet? Ruszcie, bo cię zauważą. Sądzimy, że jest zbyt słaba, żeby poruszać się o własnych siłach. Prawdopodobnie czeka gdzieś w ukryciu. Prawdopodobnie to za mało. Orbital R wie, co się dzieje? Zdążyli uruchomić alarm, ale nie znaleźli. A co z naszymi agentami? Część została zdekonspirowana, ale ręczę, że Orbital R niczego z nich nie wyciągnie. Reszta nadal szuka Songbird. O błędach w dowodzeniu operacją porozmawiamy później. O! Poszło nie tak. Łap za którąś z łopatek. Przycisnę się na drugą stronę. Migłowce bojowe nad wolnym miastem Night City. Robi się gorąco. Port kosmiczny. To jest terytorialna strefa neutralna. Prezydentka USA właśnie łamie międzynarodowe prawo. Widzisz światło? Strażnik. Poczekaj. Dobra, poszedł. Musimy uważać. Szlak. Pani prezydentko. Agencie specjalny Reed. Potwierdziliśmy obecność V na terenie portu kosmicznego. Musieli cię obserwować. Nie przeszłaś przez bramę. Sobert? Ruszcie, bo cię zauważą. Sądzimy, że jest zbyt słaba, żeby poruszać się o własnych siłach. Prawdopodobnie czeka gdzieś w ukryciu. Prawdopodobnie to za mało. Orbital R wie, co się dzieje? Zdążyli uruchomić alarm, ale nie znaleźli. A co z naszymi agentami? Część została zdekonspirowana, ale ręczę, że Orbital R niczego z nich nie wyciągnie. Reszta nadal szuka Songbird. O błędach w dowodzeniu operacją porozmawiamy później. Nigdy nie umiałeś prosić o pomoc. Pomyślałam, że przyda ci się wsparcie. Mam wszystko pod kontrolą. Już dawno straciłeś kontrolę. Pobudź się z tym. Oto prawdziwa twarz Rosalind Myers. Nie ta z plakatów wyborczych. Zależy ci na tej dziewczynie. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Rozumiem, że chcesz ją chronić. Ale twoim obowiązkiem jest przede wszystkim chronić swój kraj.
Songbird dokonała wyboru. Wyciągniemy względem niej konsekwencje. Jest jeszcze jedna rzecz, Reed. Projekt, w którym brała udział. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Jest źle. Bardzo źle. Jeśli Songbird dostanie się w nieodpowiednie ręce, nawet nie chcę o tym myśleć. Nikt poza nami nic nie wie. Nie możemy ryzykować. To byłby koniec Nowych Stanów. Rozumiemy się. Żadnego ryzyka. Tak musi być. Słyszałaś to? Dla mnie to też nie jest łatwe. Lubiłam Somi. Ufałam jej. Ale są takie wybory, po których nie ma odwrotu. Wybory? Twoje czy jej? Słucham. Słyszałaś, Rosalind. Ale teraz to nieważne. Wiem, co muszę zrobić. I zrobię to. Udzielam ci wszystkich niezbędnych autoryzacji. Starajcie się nie strzelać w głowę. Mogłam się tego spodziewać. Najpierw ona nasłała Somi na Rida, a teraz wysyła Rida na Somi. Taka zabawa. Słyszeliście. Tak jest. Przebijamy się siłą? To mamy przejebane po całości. Ja się przebiję. Spokojnie. Jestem z tobą. Nie mogą ci nic zrobić. Nie znasz Myers. Wyciągnie mnie z piekła specjalnie po to, żeby się zemścić. Znikajmy stąd. Tamten zapis, który zrobiłem wcześniej. Wiecie, te punkty do bezpieczeństwa chciałem po prostu dwa osiągnięcia zdobyć naraz. Ewakuują cywilów. Czyli szykują się na grubą rozpierduchę. Dobra, to teraz z powrotem do terminalu. Wsadzimy cię do promu i będzie po wszystkim. Na płytę startową pojedziemy pociągiem. Ale najpierw musimy się przedrzeć przez terminal Tycho. Komando Myers. Zaczyna się. Terminal stoi kontra orbit. Niech się wykrwa. Kurwa, stewardessy zwykłe, ja pierdolę. Może ich pozabijam wszystkich. O, mech. Tylko przejąć, czy coś? Obyram się. Drugi. Nie zwracaj na siebie uwagi. I nie daj się sprowokować. My nie użyli ich do obrony.
Udało się bez rozwalania ich. Egzekucja. Uważaj! O, jeszcze ze śmigłowcem powalczymy. O kurwa! Apache 100 tysięcy. Ale chyba nas nie widzieli. Wi, jak ten śmigłowiec nas dorwie, będziemy bez szans. To patrz na mnie. Żeby nas nie dorwał. Kurwa, zwykły klucz, bo zabijani. Czysto. Stewardesy. Pierdolę. Ochronę.
pierdalić im tylko. Kręci mi się w głowie. Pozwól mi rzucić okiem na twój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość twoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego biosu. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensator. Oby wytrzymały. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. Ile kosztuje lot na Księżyc poza rozkładem? Jedną rozmowę i kilka tajemnic. Państwowych? Państwowych, osobistych. W moim przypadku to jedno i to samo. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. Somi, rozumiem cię. I dobrze sobie radzisz, naprawdę. Jak na egoistkę, co? Daj spokój. Lepiej się zbierajmy. Pomożesz mi wstać. No, wyglądasz już lepiej. Mówisz? Będziemy walczyć ze śmigłowcem bossem? O kurwa! Uważaj! Chowaj się! O, swoich zabił. Albo ochronę. Musimy wsiąść do pociągu. Zawiezie nas na płytę kosmodromu. Teraz do wieży kontroli lotów. Przyśle po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Kurwa, to pułapka. Nie dostanę nas. Schowaj się. Ochłaniajcie mnie!
kurwa! Nic was matka nie miała? Co jest? Kiedy? O! Pierdolę, gęsto tu. Wstawaj! Znaczy, przytuj się, gro. Teraz zabierze kontroli lepiej. Przyślę po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Uważaj! Kurwa, to pułapka. Nie dostaną nas. Schowaj się! Co, tańczysz, czy co? Ten był ostatni. Ło! Wszystko okej. Okay. Wieża kontroli lotu. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. Będziemy się bronić, zanim przyjedzie. Co teraz? Odpalę tę konsolę i ściągnę pociąg. Ile ci z tym zajdzie? Tyle, ile będzie trzeba. Skup się na swojej robocie. Dobrze, już dobrze. No to do roboty. Powodzenia.
kurwa! Nic ci nie jest? Miałam szczęście. Jeszcze śmigłowca brakowało. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asekurować. Przyda mi się. Proxy. Gotowa? Zaczynaj. Ojej, ojej. Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć. Pistolet taki lewitujący. Boli. Wiem, Somi, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Blackwall. Ło! Jestem z tobą. Rozpętaj Blackwall. Co jest? O, udało się. Na końcu będzie Reed oczywiście. Pomogę ci. Ale żeś. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło w ogóle. Zajebiste to było. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś? Myers się nie poddaje. Poświęciła całe życie, żeby stać się maszyną do osiągania celów. Czekaj. Ty ją podziwiasz. Kiedyś wkurzało mnie, że patrzy tylko przed siebie i nigdy nie ogląda się wstecz. Teraz sama chciałabym umieć myśleć tylko o przyszłości. Te rakiety wielokrotnego użytku od Maska? Posłuchaj tego szumu. Ja myślałem, że wcześniej się, jak przechodziła przez Blackwall, to z nią przyszedł jakiś demon. Chcę zasnąć. Nagrał się na nią. Muszę się nie obudzić. Somi? Jeszcze żyje. Śnił mi się ostatnio Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy, w tamtym pociągu, on umiera przeze mnie. Może Reed ma taki sam koszmar. Też opowiadał mi tę historię. To znaczy, że ci ufał. Zdradziłeś mi jego zaufanie. Johnny byłby bardziej dosadny, ale ja powiem tylko, że nie ma nic gorszego niż zdradzić przyjaciela. Żałuję. Ale nie cofnę czasu. Chciałabym o tym zapomnieć.
Myślę, że Reed już ci wybaczył. Tommy. Straciła mnie tylko Rita. I mnie pewnie. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Ale suka. Dlaczego nie powiedziałaś mi prawdy? Musiałam mieć pewność, że mi pomożesz. Kurwa. Ja... myślę, że... niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Kurwa mać. Oszukałaś mnie. Nie wybaczę ci tego. Somi. Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Lida. No i ciebie. To nie pierwszy raz, jak mnie ktoś wystawił. Dam sobie radę. Wiesz, Vi, czasami rozczula mnie twoje podejście do życia. Naprawdę. Zgadza się. Dziewczyna cię wyruchała. I masz prawo być na nią wkurwiona. Ale nie odpuściła do końca. I za to należy jej się szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Lida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinnaś już ją obudzić. Przykro mi, Songbird. Ale to ty zdradziłaś mnie pierwsza. Czego? Dalej chcesz dostać Songbird? A co? Teraz to ją zdradzisz? Podaj cenę. Słucham. Chcę tylko jednego. Uratować życie. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. I ja zostałam z niczym. Rozumiem. Oddasz Songbird, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam. I w Langley też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Reed, jaką mam gwarancję, że uda się wam odzyskać matrycę neuralną? Nie będę udawał, że się na tym znam, ale pamiętaj, że Cynosure to nasza technologia. Jeżeli ja przeżyję, to co się stanie z Songbird? Spróbujemy zatrzymać progresję Blackwalla innymi środkami. Myers wydała na nią wyrok śmierci. Nie mogła pozwolić jej uciec. Jeżeli dostaniemy ją żywą, NUSA będą bezpieczne, a Songbird przeżyje. Zgoda. Zabierz ją. Nie pozwól mi umrzeć. Zaraz będziemy na płycie startowej. Wiem. Będę czekać. Dobra. Koniec przyjażdżki. No, idziemy.
czy słyszała to wszystko? Ja chcę jednak, żeby Vi przeżyła. Mimo wszystko. Załatwmy to. Zatrzymaj się. Ostrzegałeś mnie, Reed. Songbird to zwykła oszustka, za którą nie warto umierać. Zdradziła Myers, ciebie, a teraz mnie. Kiedyś była moją przyjaciółką. Nie wiem, kim jest dzisiaj. To nie ja ją za to rozliczę. Tak, co? Zabieram cię do domu. Jest bezpiecznie, lądujcie. Nie. Zabieramy dziewczynę i to wszystko. Zastanawiałaś się, na co wydasz te 30 srebrników? Odezwę się. Nie każ mi czekać za długo. Nie próbuj mnie oszukać. Idź i porządnie się wyśpij. Potrzebujesz tego bardziej niż ja. Nas przekonamy, czy oszukał nas, czy nie. Found out. Treasures are all.